Jestem w kadrze? Jesteś. Franek, a ty kim jesteś? Chrześcijaninem, dzieckiem Bożym, to... Ale to nie widziałem, że tak zaraz pobożnie zaczniesz. Powiesz, że jestem byłym studentem, dziennikarzem, prezenterem. A to prawda. I człowiekiem, bratem. No. Bo zobacz, mówię o tym dlatego, że w Ewangelii jest, że przychodzą ludzie do Jana Chrzciciela, to jest jedna z najważniejszych postaci w ogóle adwentowych, i pytają się, kim jesteś, nie? I zobacz, fajnie by było, nie, żeby ludzie po spotkaniu z nami jako chrześcijanami nie zadawali tego pytania, bo by widzieli po sposobie życia. Ten człowiek jakoś tak żyje Ewangelią, jest taki dobry, kocha wszystkich, przebacza, wprowadza jedność i pokój. Nawet nie muszę mówić w ten sposób, że jest chrześcijaninem, że żyje Ewangelią, ale po prostu, że jest dobrym człowiekiem i że chcemy brać z niego przykład, że chcemy żyć tak jak on. Ja bym powiedział dobrym, a chrześcijanin świętym bardziej w tę stronę, nie? Bo to też jest ważne, nie? Żeby uciekać od takiego myślenia, bo dobry może być każdy, a chrześcijanin tym się różni od innych, że ma te... Oprócz dobrego jest jeszcze świętym. Tak jest, tak jest. I zobacz, tu za nami jest ikona Kiko, że Jezus wchodzący mimo drzwi zamkniętych, i czasem tak trzeba dzisiaj, nie? Głosić Chrystusa, że ludzkie serca, jak tak od razu słyszą Chrystus, nie, o Jezu, Kościół, jeszcze gorzej, mój proboszcz, to już w ogóle najgorzej, nie? A właśnie ten sposób życia może być taki ewangeliczny, może być tym, który otwiera drzwi dla Chrystusa. I otwarciem tych drzwi jest też otwarcie się nas, na drugiego człowieka. Niezależnie od tego, czy wierzy, czy nie wierzy, jakie ma poglądy. I to są też te drzwi, które otwiera Chrystus do innych ludzi. I tak budujemy Kościół, budujemy wspólnotę.